Cześć, witajcie. W tym filmie, idąc za ciosem, przed chwilą kręciłem delko, to teraz nakręcę o narzędziach Walltop, żeby uzupełnić tutaj te informacje. Słuchajcie, narzędzia, które są przetestowane już i sprawdzają się bardzo dobrze, aczkolwiek po tej pierwszej robocie jeszcze pełnej sprawności, że tak powiem, z tym wszystkim nie mam. Trzeba by było się tym trochę pobawić, żeby opanować sobie ten system, ale jest on bardzo dobry i bardzo sprawnie się z tym pracuje. Krótko mówiąc, do czego są narzędzia? Więc narzędzia są do spoinowania, no, również i do nakładania narożników, do montażu, wykańczania tego wszystkiego. Taki zestaw, który dzisiaj Wam prezentuję. Powiedzmy, że taśmy nakładamy delko, to jest jedna kwestia i potem już lecimy sobie dalej z narożnikami, z innymi tematami, już innymi narzędziami, innym zestawem. Dobra, marka Walltop, francuskie narzędzia, które charakteryzują się tam fajną jakością, to jest normalne przy wszystkich tych profesjonalnych narzędziach, ale na przykład mają bardzo lekkie teleskopy. Nawet rączka jest piankowa, wygodna, ciepła. Tworzywo, tutaj jest włókno szklane chyba, zatopione, ale takie naprawdę lekkie te teleskopy. Regulacja w kilku stopniach i tak dalej. Wszystkie te teleskopy, przynajmniej te, które ja mam, są zakończone gwintem. I może być przejście później na taki element z kulką, a może być zamocowany osprzęt, na przykład rolki. Wkręcamy do teleskopu, to pasuje tutaj i kontrujemy sobie nakręteczką. Macie rolki na teleskopie, stabilnie zamocowane na zawsze, skontrowane, bardzo porządnie zamocowane i stabilnie. Rolki występują zewnętrzne i wewnętrzne i są bardzo dobrze wykonane, nie mam żadnych zastrzeżeń, działają poprawnie. Fajne roleczki, aczkolwiek no, współpracują z tym teleskopem, więc dobrze jest kupić dwie rolki, dwa teleskopy z automatu, żeby nie było potem scen z przekręcaniem i tak dalej. Pamiętajcie, żeby po pracy rolki bardzo dobrze wymyć, jakimś wężem pod ciśnieniem na przykład i tak dalej, i przechowywać je na przykład, jeżeli pomiędzy dniami pracy, jak chcecie tego nie mieć, to można przechowywać we wodzie, żeby nie doprowadzić, żeby to zaschło. No i nie pracujemy na masach proszkowych, bo one potrafią zrobić kuku, trzeba to będzie rozkręcać. Da się, ale będzie robota. Dobra, kolejne rzeczy, które są w zestawie, więc mamy możliwość pracy na innym teleskopie poprzez taki adapter. Tutaj to już nie jest chyba wkręcane, tylko jakoś zatopione. Jest adapter do innego teleskopu. No, można to użyć do szlifierki, można to użyć do szpachelki kątowej i inny teleskop, nie? Więc spoko. Szpachelki, jak już mówimy o tym, występują w dwóch rozmiarach, mniejsza, większa. Tym po prostu zagładzimy sobie taśmy, podociskamy również, wyprowadzimy je wstępnie. Rolka i szpachelka. Szpachelka brudna, mokra, ufafrana masą, żeby się ślizgała fajnie. I na drugi raz szersza szpacheleczka już do wykończenia tego na ładnie, żeby było ok. Dobra. I to wszystko z teleskopów i tak dalej. A teraz jeszcze kwestia aplikatora, bo to jest ciekawy temat. Jest taka szczekawa, do której naciągamy masy. Masa w odpowiedniej konsystencji i odpowiednia masa, nie każda gładź. To musi być masa gotowa, dedykowana do spoinowania, do montażu narożników i tak dalej, papierowych. Do tego są końcówki 3 do rogów wewnętrznych, do rogów zewnętrznych i do spoin płaskich. Końcówki zakładamy również. Dobrze jest tutaj, żeby to było trochę brudne, ale jak naciągniecie masę, to się ubrudzi. Do nakładania masy można to by było wyciągnąć, bo nie zawsze się da tak nałożyć fajnie. Poza tym to się bardzo ubrudzi i wtedy już zaczynają być tam delikatne sceny przy aplikacji. Ale dobra, zakładamy to poprzez nałożenie. Tu są sprężyny. Jestem w stanie wyczuć moment, gdzie naciskam na tyle mocno, i z taką odpowiednią prędkością gdzieś tam przesuwam po tym narożniku, że pozostają dokładnie takie kreski, jak widać tutaj na tym aplikatorze. Do tego przyklejam narożnik. Może nie chcecie pracować z taśmą papierową, a chcecie pracować z taśmą papierową jakąś wzmocnioną albo inną. Jest taka możliwość, złożycie sobie taką taśmę, wrzucacie ją w róg, dociskacie rolkami, gładzicie szpachelkami, jest to usprawnione maksymalnie przy użyciu takich narzędzi. Również montaż narożników zewnętrznych na tej samej zasadzie. Aplikacja z góry czy tam z dołu można przejechać. Masy, nakładam narożnik,
dociskam rolkami. No i potem już zabawa z jakąś szpachelką, czy z jakąś kielenką do narożników i tak dalej. Można sobie poradzić. Tutaj nie ma w tym momencie do zewnętrznych rogów żadnego narzędzia. Natomiast jest jeszcze jedno narzędzie, bardzo ciekawe. Taki aplikator płaski, on ma kółka. On jest dość wąski, mniej więcej szerokości spoiny. No i wydawałoby się, że to trochę wąskie, że to będzie uciekało. Nie, bardzo fajnie to można kontrolować na spoinie. Jesteśmy w stanie nałożyć na spoinie masę, wypełnić tą spoinę fajnie, przejechać sobie bardzo szybko i sprawnie wszystkie spoiny i przegładzić narzędziem na teleskopie, szpachelką jakąś na teleskopie. To może być parfelis albo dekolis twardszy. Na spokojnie wygładzicie spoiny, ale aplikacja bardzo sprawna, szybka i sprawna aplikacja, no nie? Również ciekawe narzędzie, warto dbać o te narzędzia, żeby te kółeczka zawsze gdzieś tam były sprawne, żeby to było ładnie wyczyszczone, bo potem mogą być problemy, aczkolwiek da się to rozbierać, smarować, cudować, więc jeżeli lubi ktoś to zamiast czyścić, można sobie kiedyś sobotę poświęcić i się tym pobawić. No jedno mi już tutaj trochę stanęło, trzeba będzie tam coś posmarować. Zapraszam do komentowania, jeżeli macie takie narzędzia, zapraszam do pozostałych moich filmów. I jak zwykle życzę Wam miłej pracy. Trzymajcie się, hej!